Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu na moim kanale. No i my teraz śmigamy na ten festyn, na który w sumie już mieliśmy iść wcześniej, ale idziemy dopiero dzisiaj. Ja tak mówię festyn, ale czy to jest festyn? No tak, no festyn, nie? No to chyba jest dobra nazwa. Co oni robią? Gdzie oni idą w ogóle? Ja nie wiem. Jedziemy z Różą i z Dawidem. No Bartek to oczywiście nie chciał, no to wiecie, nie są dla niego rozrywki. I ogólnie już wczoraj byśmy pojechali, ale Róża zapomniała, także siedziałam cicho. No i jedziemy dopiero dzisiaj. I w ogóle jedziemy autobusem. I najlepsze jest to, że my wszyscy za taksówkę zapłacilibyśmy mniej niż autobus, za autobus. Jedziemy autobusem tylko po to, żeby Róża miała radochę. To Róża ostatnio chciała jechać pociągiem. W sumie mieliśmy dzisiaj jechać do Uster, ale jakoś tak wyszło, że trochę długo spaliśmy. Ja w sumie długo spałam, no i wiecie jak jest, no, no to będę wam mówić. Róża, dokąd się wybieramy dzisiaj? Autobusem. Autobusem, nieważne dokąd, ważne, że autobusem. Róża, zabrałaś kaczkę? Tak. To ten autobus? Nie, autobus będzie przyjeżdżał z drugiej strony, wiesz? Z lewej strony. Nie, z prawej, z prawej. O, ja bym się zawsze myli. A co będziecie jeść na festynie? Dawid, pewnie burrito, co? Burrito? No zobaczymy, co będzie. Na pewno były donaty. I nie wiem co. Hm? Nie, on ma 11 jeszcze. Najlepsze miejsce. Cieszysz się? Gacie idziemy kupować. I biustonosze. No ona potrzebuje majtki, naprawdę za małe się zrobił. Oh my god, mamy nowy sklep tutaj. Nie wierzę. Róża, zapraszam. Ej, zobacz, nowy sklep. Gdzie? O, piękne. Piękne. No, zobacz ten. Super, co? Ten słoń, piękny. Przypomina mi, wiesz co, to graffiti takie. Gdzie jest sowa? A, tutaj, no. No. Tak, poduszka. Ej, tu są meble. A ja myślałam, że ten sklep to jest sklep z ciuchami. Ale to ja nie wiem, czy to się tu utrzyma. No. Ale nie, no to jest jakaś taka sieć, nie? No tak. Ale i tak wydaje mi się, że się nie utrzyma. Wiecie, że tu nie ma lodów. Ja tu kiedyś z dziećmi na lody przyszłam, a tam lodów nie ma. Tam jest. Gdzie? Tu, no, no. Nie, tam są szejki. Takich lodów typowych też nie ma, nie? Takich, wiecie, gałkowych na przykład. Ci mogę, ci mogę, ci mogę na karuzelę, ci mogę na karuzelę, ci mogę na karuzelę. I łapać kaczki, proszę, proszę. I tak w kółko. Ale nie, no takie, wiesz, gumowe kaczki. Róża, chodź. Róża, ale teraz balon nie, bo ci będzie przeszkadzał. Tam będzie dużo balonu i wszystkiego. Będzie ci przeszkadzał balon. Róża, chodź. Kupimy tam balon na karuzeli, tam będzie na pewno. To będą dużo więcej. 57 pi? Tanio. Tanio, tanio. Lumpy. Kwiatki jakieś w lumpie, ale nieładne. Zobacz, Łukasz, kwiaciarnię zlikwidowali. Tak? Zazwyczaj to tutaj aż tyle ludzi nie ma.
ale jesteśmy już blisko i słychać muzyczkę. O, jakie dekoracje zrobili, kwiatki. Normalnie szok. Co się dzieje? Jest jakiś Salt Fest, tak? To się nazywa Salt Fest? Co, dlaczego, Dawidku? Nie wiesz? O, tam jest muzyka, to będę musiała podłożyć swoją. Lipa. Lipa, lipa, nie pogadamy. Znamy takie zierzanie jest. Weź mi nic nie mów o takiej zierzanie. A nie, to chyba się wiesz, jaki serial oglądałam? Oglądałam taki serial, on się nazywa Wypadek. W ogóle wszystkim bardzo polecam przy okazji. I on się zaczyna od tego, że są urodziny jednego dziecka i dzieci zaczynają się bawić, właśnie skakać na takim zamku dmuchanym i ten zamek dmuchany odlatuje w powietrze, bo się zerwał wiatr. To widziałem jakieś w internecie. No, bo tak naprawdę się dzieje, naprawdę takie rzeczy się dzieją. No i... Ale się sama zestresowałam. Nie ma wiatru. No ja wiem, ale to się stało nagle. I troje dzieci zginęło. Jedno zaginęło, ale w ogóle piątka, mega seria na Netflixie, Wypadek. A piątka nauczyła się latać. Wypadek na Netflixie, naprawdę bardzo, bardzo polecam. No nie mogłam się oderwać od tego serialu. Ma chyba 8 odcinków albo 10, być może 10. I jest super. No były tam takie momenty, takie, wiecie, no że było wiadomo, że to w prawdziwym życiu by się nie wydarzyło, ale naprawdę super. No. Co to jest za samochód? Porsche. A to jest Porsche? Nie wiem, Łukasz mówi, że jakiś super. Jakieś dziecko śpiewało. Taki głos, ja nie mogę. Sorry. Sztuczna. Karykatury tam rysują. No i są upragnione kaczki. Tak, myślałeś, że prawdziwe kaczki będą? Ale może są tam, wiesz, po lewej. Gdzieś dalej. Czy mogę te? No, możesz, możesz. Nie chcesz na karuzelę? Nie. No co ty? Łukasz, ale usiądź z nią. Łukasz, wsiądź z nią. No naprawdę, ona jest za mała. A jak wyjdzie? Że on ją samą puszcza na taką karuzelę, no nie. Siadaj, Dawid, z nią, dalej, wskakuj. No, Dawid też chce. No. Nie, nie chcę. Chcesz, chcesz, dalej, 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 chcesz. O Boże, zobacz, jak ich zakręcił Jesus. Ale różamianie tęgą minę przez moment. No tak, będziemy sobie próbowała, bo się działa spokojnie, trochę zakręcić. Ja to nie lubię, mi by zaraz niedobrze było, daj to spokój. Róża! Thank you.
czyżby Dawidowi było niedobrze? Co, już sobie upatrzyłeś miecz, co? Przyznaj się. Pistolet, a. Ona chce tam wejść, żeby łatwiej było. No, tata ci pomoże. No to nam się wsadzi, no? Daj, opuścić, łapu. No, łapu. No. Jeszcze raz. Dobra, prawie. A, prawie się udało, no. No, teraz. Patrz, tata nawet nie może. Taram! Wybierz sobie nagrodę. Chcesz miśka jakiegoś? Czy zabawkę? Ale musisz nagrodę wybrać. Dawid, bierze, bo ona już się zafascynowała. Dawid, weź ty coś, wybierz, bo ona już chce iść na ten. Wybierz coś. Jaka kostka? Ta piłka taka, tak? Gdzie? Ja nie widzę. A, okej, to chodź. Ja już nie nadążam. Ja też, żeby nie spadła, to... Spadnie. No, się będą przepychać? No. Jezus. Spadnie na dzieci. A jakie węże tu fajne były, różowe. No te tutaj. Dalej, dasz radę. No. Nie płaciłem. Naprawdę? Naprawdę nie płaciłem, puściłem. Jest, zobacz. Udało się, ale będzie się bała zjechać. Weź tutaj tak przyjdź i ją wołaj. Teraz będziemy ją ściągać. Duża! Dalej, dasz radę! Aha. Wow. Ma taka odmiana minę, mama. Brawo! Brawo! Tak, mogę. Fiona, ale byłaś dzielna. Komu ty się w ogóle płaci? Temu panu. To są figurki drukowane drukarką 3D, wiesz? No, chodź zobaczymy, co tam mają. Nie chcesz jakieś? Chcę, ale możemy jeść. Tak, jesteś głodna? Nie. Dobra, idziemy coś znaleźć do jedzenia. Indyjskie jedzonko. Nie ma tu za dużo jedzenia tak naprawdę. Pokaż, Dawid, nie tu ten. Nie tu tyłem. Pokaż, jakiego loda masz. Oreo. Dobra, lecimy szukać ich. Boże, Róża płacze, bo chciała iść na tamto. No chodź, idziemy zobaczyć, Dawid. Dawid, chcesz na to? Może później mówisz? Ale to jest fajne. Co
Gdzie? Fajne czapeczki. No. I jest Iwi. Fajne te czapeczki. Chcesz czapeczkę? Tego chcesz? Miecz chcesz? Możesz, no. Mhm. Możesz, możesz. A tutaj mamy jakieś indiańskie produkty. Taki chcesz mieć? Minecraftowy? Czy tamten, co były? Chcesz ten katana? Dobra, okej. Okay. To lecimy. What size? For me large, please. Chcesz Dawid soczek? No, chcesz? Jaki? Są takie dobre wyciskane. Co? Tylko orange? Zobacz, no wybierz, co tu z listy masz. Zobacz, tu masz ten, o. Pineapple. What? Orange, pineapple, carrots. Okay, ready. Yeah, yeah, yeah. Czekamy na jeden soczek dla Dawida. Jeszcze soczek dla Dawida pani tam robi, wiesz? Yeah. Jeżeli by było owoców za 14 funtów. Słucham? Jeżeli byśmy kupili za 14 funtów owoców, żeby zrobić sobie soczek. No, w dzisiejszych czasach to wcale nie tak dużo. Spadła ci ta przykrywka. Władowała się do tego i już. Jest zamknięta ta bramka? Jest. Jak dla mnie za słodkie. Gdzie ty będziesz? A, no dobra, no. Mogę się za dużo, za ciężki. Wejdź tam trochę, okej? Okay? Zobaczcie, tutaj leży Róży skarpeta. Ona nie chce zejść. Zdjęła buty, zdjęła skarpety i siedzi tam dosłownie od 15 minut albo ile. Zobacz, ona skarpety tu zrzuca, ja nie mogę, nie wierzę. Thank you. No Dawid, wejdź po nią. Dawid, no proszę cię, błagam, jedyna nadzieja w tobie. Jej buty wejdź. Boże, ona się z tym dzieckiem tam bawi u góry. Nie, no jaja, jak jest. Nie, już nie ma jeszcze raz, bo znowu nie będziesz chciała zejść. Róża, idziemy do pubu. Dalej, Róża. Nie, nie. Wracaj, łapi ją. Chyba się nudziłam. Jakie torebeczki słodkie. Tego chcesz? Tam są jeszcze takie większe. Gdzie? Tam. Dawid sobie gadżetów tutaj zażyczył. Okulary pikselowe, to potem pokażemy. I Pokémon. A my teraz jedziemy do pubu na obiadek. W sumie kolacjo obiadę. Obiadę kolacjo. Dawid plecak pełen fantów. No. No, Róża profesjonalnie jak Arya z Gry o Tron. A little go left here, and then the traffic light go right. And after this turn, I'll be first left. O, ten myszał, zobaczcie, City West. Róża wchodzi jak do siebie, nie? No jest, pewnie. Ja zawsze jak tu jestem, to jem to. A, menu brudne. Ale dzisiaj mam ochotę na coś innego chyba.
Byłam po lęcu kiedy. Tylko podeszłaś. I co? No już wygrałem, no już sobie sekundę. To już idę sobie. Chodź kochanie, nie wygrałem. No. Dobrze, ja odejdę. To było. Ale to nie ja przyszłam do ciebie, to ona chciała do ciebie przyjść. To jest bardzo brzydko uczenie dziecka. Gamblingu, jak to się nazywa? Hazardu. I to podeszło, centralnie. Dobrze, już od... Pierwsze dotknięcie już... miałem bany, 40 funtów z 50 Łukasz film. Twierdzi, że mnie świadkowie Jehowy przeklnęli. No nie? O, tak. Dobrze, ja już sobie idę. Centralnie. Smacznego. Jak tam Dawid, najedzony? Mhm. Czy jeszcze jedno lodo? Nie. Czy jeszcze jeden bilard? No, pograli w bilarda, lody zjedli i będziemy pomału się zbierać do domku. Nie widzisz? Oddaj okulary! Jak? Może otwarty usta, zaś mi stęp. Bo oni tam sztuczne takie wyglądają. W sensie wyglądają jak takie jednostrowane.